Tak jak tutaj zostałem zapowiedziany, od pewnego czasu zajmuję się tematyką związaną z deponowaniem informacji, a właściwie zostałem zaproszony do realizacji projektu, który się nazywa Bank na Wypadek. I z grubsza jest to platforma, która służy do deponowania i przechowywania informacji. I właśnie pracując nad architekturą tego środowiska, doszedłem do wniosku, że w ogólnym przekonaniu takie przeświadczenie, że umiejętność przechowywania i deponowania danych jest trochę niedocenianą umiejętnością człowieka i dlatego zdecydowałem się postawić sobie pewną tezę, że właśnie jest na odwrót, że umiejętność przekazywania i deponowania informacji jest cechą wręcz decydującą o ewolucyjnym sukcesie człowieka. Jeżeli to zdanie, tą tezę trochę rozbierzemy z tego etosu słownikowego, to w skrócie można powiedzieć, że to, że człowiek nauczył się przechowywać i deponować informacje, zadecydowało o tym, że jakiś czas temu nasz praprzodek zszedł z drzewa, przebiegł całe historyczne dzieje po to, żebyśmy my tutaj się mogli spotkać, że to właśnie ta umiejętność jest umiejętnością decydującą. I żeby podzielić się z Państwem wynikami tych moich rozmyślań, chciałbym zaprosić Państwa na podróż w czasie, a właściwie to nie będziemy podróżować, ponieważ no, nie byłoby to wykonalne. Przedstawiam Państwu mojego gościa. Jak powiedziałem, naszemu monochromatycznemu gościowi jest trochę łatwiej podróżować w czasie i za pomocą jednego kliknięcia możemy przenieść się bardzo daleko, mianowicie w czasy prehistoryczne. Jak już wszyscy wiemy, rozmawiamy o deponowaniu informacji. Zastanówmy się, jakim nośnikiem do deponowania informacji dysponuje nasz prehistoryczny gość. No, dysponuje niestety tylko jednym i gdyby umiał go wykorzystywać w całości, nie byłoby mnie tutaj, ponieważ już od początku mielibyśmy doskonały nośnik informacji. Niestety wykorzystuje tylko jego niewielką część. Mało tego, ta część już na początku jest trochę zabałaganiona, ponieważ matka natura już zaraz na początku implementuje nam pewien pakiet informacji. Tutaj jeszcze przeskoczyłem. Chciałem zdefiniować ten nośnik opowiadając o jego trzech cechach. O pojemności, o możliwości transferu informacji i o jego żywotności. Wspomniałem już o pojemności. Jak wiemy, każdy z nas już zaraz na początku dysponuje pewną informacją naturalną. Taka sama sytuacja miała miejsce w prehistorii, kiedy to tak naprawdę musieliśmy zachować nasze życie. Była to ta informacja naturalna, ale pod tym względem nie różnimy się zbytnio od innych gatunków, ponieważ inne gatunki tak samo wykorzystują ten nośnik i tak samo chcą zachować swoje życie. Kolejną informacją naturalną, która w cudzysłowie zabłagania nasz nocnik, jest podtrzymywanie życia, czyli zapewnianie sobie wszystkiego, co do życia jest potrzebne. Taka sama sytuacja oczywiście ma miejsce w przypadku innych zwierząt. Ostatnią cechą jest przedłużanie tego życia. No, tutaj, jak wiadomo, różnie bywa. Jednym się to udaje lepiej, jednym gorzej. Tutaj też nie różnimy się od zwierząt. Właściwie od niektórych się różnimy, bo niektórym się to nie do końca udało. To jest ta trzecia informacja naturalna. Biorąc pod uwagę już ten pakiet tych trzech informacji, nasz nośnik ma małą pojemność. Jeżeli chodzi o transfer, w przypadku naszego mózgu, a właściwie tej części, którą wykorzystujemy, transfer informacji w czasach prehistorycznych mógł być tylko i wyłącznie mógł tylko się odbywać drogą słowną, która jest bardzo niedoskonała, ponieważ faktycznie czasem odbiorca wyszedł dobrze na tej informacji, którą otrzymał, mógł przekazywać ją dalej, mógł ją usprawniać. Przeważnie wykorzystywał ją w taki sposób, w jaki otrzymywał. Czasem niestety mógł zrozumieć ją nie tak, jak nadawca chciał. Tutaj skutek mógł być bardzo nieciekawy dla tego, który tą informację zrozumiał na opak. Tak więc i pojemność, i transfer naszego pierwotnego nośnika pozostawiają wiele do orzeczenia. Co jeżeli chodzi o trzecią cechę naszego pierwszego nośnika, czyli o żywotność? Tu faktycznie korzystać z tego nośnika możemy do pewnego momentu. Do momentu, kiedy po prostu posiadać nośnika nie przejdzie do krainy wiecznych łowów. Tam mamy miejsce. Tak więc tak naprawdę pierwszy nośnik, z racji tego, że nie do końca go umiemy wykorzystywać, nie był wystarczający dla człowieka. Człowiek chciał się rozwijać. Człowiek pierwotny był w kropce. Potrzebował czegoś nowego. Czego? Tu na ratunek... Jeszcze chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że tutaj na sali nie ma historyków, ponieważ dosyć swobodnie będę poruszał się przez dziejową zawieruchę. Bardziej chodzi mi o chronologię niż o książkową informację. Jeżeli są historycy, to mam nadzieję, że siedzą z tyłu i nie dorzucą niczym na scenę. Na ratunek przychodzi człowiek starożytny, który dysponuje nowym nośnikiem, a właściwie umiejętnością zapisu tej informacji, którą posiada. Tu po raz kolejny zastanówmy się nad tymi trzema cechami tego nośnika, czyli nad pojemnością, żywotnością i jego transferem. Jeżeli chodzi o pojemność, tu już jest dużo lepiej. Praktycznie spisać odręcznie możemy każdą ilość informacji w teorii. Jeżeli chodzi o żywotność tego nośnika, tutaj również jest lepiej, ponieważ jeżeli zabraknie osoby, która ma tą informację, no tu już to grono innych pokoleń jest w dużo lepszej sytuacji, ponieważ zostaje po nim to, co zapisał. Aczkolwiek żywotność słowa zapisanego również pozostawia trochę do życzenia, gdyż znamy z historii sytuację, kiedy wszystko wydawało się bardzo kolorowe. Mieliśmy ogromną ilość informacji zapisanej na nośniku, który był bardzo wrażliwy, i w sytuacji, kiedy doszło do jakiegoś zdarzenia historycznego, cały pakiet informacji ulegał zniszczeniu. Czyli tutaj też mamy problem z żywotnością, ponieważ przeważnie ilość informacji zdeponowanej na jednym nośniku była bardzo niewielka z racji problemów z kopiowaniem danej informacji. Jeżeli chodzi o transfer, tutaj już jest trochę lepiej, ponieważ z racji słowa pisanego możemy tą informację transferować, aczkolwiek cały czas z racji faktu, że w starożytności jednak umiejętność pisania i czytania była cechą dosyć elitarną, był problem z szerzeniem transferu i deponowania informacji. No i tutaj człowiek starożytny znowu miał problem, zajmował się bardzo wieloma negatywnymi i destruktywnymi rzeczami, takimi jak między innymi średniowiecze, które uważam za okres bardzo dużego napięcia, kiedy człowiek chciał się rozwijać, ale nie posiadał odpowiedniego nośnika, żeby móc informacje deponować i żeby pozostałe pokolenia mogły z tej informacji korzystać. Ale tu na ratunek przychodzi mu człowiek od rodzenia, a właściwie jego umiejętność drukowania. Zyskujemy nowy nośnik, czyli słowo zadrukowane. Jeżeli chodzi o pojemność, tutaj również tak naprawdę już nie mamy żadnego ograniczenia. Możemy teoretycznie spisać w książkach każdą informację, która znajduje się na naszej planecie. Jeżeli chodzi o żywotność, tu w przypadku druku musimy już zamienić słowo żywotność na kopiowalność. W tym momencie jedna informacja może być zapisana w dziesiątkach egzemplarzy. Jeżeli zniszczymy 2, 3, 10, 100 kopii jednej informacji, jeżeli są to informacje wielkonakładowe, to informacja sama w sobie nie ulegnie zniszczeniu. Jeżeli chodzi o transfer, tu był problem z umiejętnością czytania i pisania. W dziejach nowożytnych takiego problemu już nie ma. Książki są ogólnodostępne, wiele kraje rozwinięte definiują się podając jak niewielki jest stopień analfabetyzacji w ich społeczeństwie. Ale człowiek XX wieku potrzebował czegoś więcej. Potrzebował nośnika, który nie tylko będzie pojemny, żywotny i będzie posiadał dobry transfer informacji, potrzebował czegoś więcej. Potrzebował nośnika, który jest interaktywny. Tu znowu dziejowe napięcie, wiek XX, podobnie jak średniowiecze, dwie wojny, zimna wojna. Coś było na rzeczy. Człowiek potrzebował nowego nośnika, miał energię, ale nie potrafił jej spożytkować, aż pojawiła się możliwość deponowania informacji w formie cyfrowej. Jeżeli chodzi o pojemność, tutaj bez wątpliwości na nośnikach w tym momencie niewielkich rozmiarów jesteśmy w stanie zdeponować każdą informację. Jeżeli chodzi o kopiowalność, sam przygotowując tą prezentację, nagrałem ją na 2 pendrive'y, zdeponowałem w banku na wypadek, wysłałem sobie na skrzynkę. To, co raz staje się cyfrowe i to, co raz zamieszczamy w internecie, są duże szanse, że już nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jeżeli chodzi o transfer, z tym również nie ma problemu. Urządzenia, które pozwalają na cyfrowe deponowanie informacji, mają w tym momencie tak przyjazne interfejsy, że każdy jest w stanie taką informację deponować i z niej korzystać i ją przekazywać. Tak więc przez te kilka minut wymieniłem kilka moim zdaniem najbardziej istotnych nośników, którymi podczas naszych dziejowych zmagań dysponowaliśmy. Jeszcze raz przytoczę tezę. Umiejętność przekazywania i deponowania informacji jest cechą decydującą o ewolucyjnym sukcesie człowieka. Pozwoliłem sobie to tutaj na taki wykres, oś horyzontalna, jest to oś czasu. Wykres sam przygotowałem, więc na pewno moją tę tezę potwierdzi. Myślę, że deponowanie informacji i wymyślanie nowych nośników jest tym elementem kluczowym, który pozwala nam się rozwijać jako gatunkowi. Również ciekawą zależnością jest to, że z grubsza, tuż przed wynalezieniem nowego nośnika informacji, człowiek faktycznie posiada bardzo dużą energii, którą nie zawsze użytkuje w sposób dla niego korzystny i tutaj porównanie z tymi najmniej ciekawymi okresami w historii człowieka. 2-0. To już jest końcówka, to nie jest wynik polskiej reprezentacji, byłoby 2-2. Chmura. W tym momencie jesteśmy w stanie deponować informacje w sposób nieskrępowany. Ja mogę teraz wyjąć swój telefon i tą prezentację zapisać w tym miejscu, w miejscu obok ją pobrać. Chmura daje nam nieograniczone możliwości zarówno pod kątem cywilizacyjnym, czyli dla całej ludzkości, jak i pod kątem naszym osobistym. W tym momencie każdy z nas może samemu deponować informacje, przekazywać je również za pomocą takich narzędzi, jak wspomniany przeze mnie Bank na Wypadek, bądź inne narzędzia. Jeżeli chodzi o przyszłość deponowania informacji, ciężko stwierdzić, co będzie następny, jaki nowy nośnik człowiek stworzy. Dziękuję.